Pora zacząć nowy program na antenie telewizji, Republika, yy, przegląd prasy niemieckiej. No bo w Europie jest taki kraj, który jest pełen ksenofobii, proszę Państwa, braku poszanowania środowiska, braku praworządności, no i ogólnej biedy i zacofania. Tym krajem oczywiście jest Polska, zwłaszcza w oczach niemieckiej prasy. I ci dobrzy Niemcy nas pouczają, mówią nam, co robić, żeby było dobrze, żeby im się podobało. My. Docierają te informacje do nas najczęściej z przekazów. No, postanowiliśmy, że tu mandat Telewizji Republika jest taki, że państwo mówić tak, jak jest, żeby przekazać, jak jest naprawdę, co naprawdę pisze o nas prasa niemiecka. Ale też oczywiście w programie będą e, główne tematy, które zajmują Niemców, bo Polska jednak e, najczęściej jest tematem dosyć pobocznym. To co? Zaczynamy w takim razie przegląd prasy. Zyddeutsche Zeitung, duży dziennik z Monachium, pisze o spotkaniu partyjnym, czy konferencji partyjnej Partii Zielonych, to się po niemiecku nazywa Partaj, tak. Tam ważną kwestią była reforma prawa azylowego w Unii. ale nie tak jak u nas, że my generalnie jesteśmy przeciw i chcemy, żeby Unia Europejska coś zrobiła, by nie zachęcać do przyjazdu. Przybyszów z połowy świata, albo nawet z całego. Ostatnio Kubańczycy się meldowali na polskiej granicy. U Partia Zielonych zupełnie inaczej. Zobaczmy w takim razie, co napisała gazeta. Jednak po emocjonujących i wielogodzinnych debatach przywódcy Zielonych wyszli w sobotę bez szwanku. Pod koniec konferencji partyjnej delegaci przyjęli rezolucję nakazującą im pracę nad poprawą. Reformy azylowej Unii Europejskiej. Według gazety Kierownictwo Zielonych musi przede wszystkim naciskać na wykluczenie rodzin z dziećmi z planowanych procedur azylowych na granicach. Ponadto na granicach zewnętrznych powinien być prowadzony monitoring praw człowieka. Jednak wnioski o wyznaczenie jeszcze ostrzejszych czerwonych linii dla ministrów i liderów partii w zakresie polityki azylowej nie uzyskały większości. Zielona Młodzież na przykład przegrywa z propozycją zakwestionowania obowiązku procedur na granicach zewnętrznych. W ten sposób zieloni zapobiegają też kryzysowi w koalicji świateł drogowych, która stanęłaby w pobliżu trudnych do rozwiązania problemów z taką decyzją. Spotkanie w Hesji pokazuje jednak, jak głębokie są rozdźwięki w partii w kwestii polityki azylowej. Dopiero po prawie godzinnym opóźnieniu dyrektor wykonawcza Partii Zielonych, Emily Boonig, była w stanie otworzyć ZEP spotkanie. W południe w kuluarach, kierownictwo partii desperacko próbowało odwieźć krytyków polityki azylowej od jeszcze ostrzejszej konfrontacji. Czyli o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że Partia Zielonych chce jeszcze większego otwarcia na... Azylantów. Nie chcę, by na przykład rodziny z dziećmi, które meldują się na granicy, podlegały procedurom azylowym. Trzeba ich wpuszczać. No i najbardziej mnie osobiście wzruszyło, no bo kontrola Niemcy nie mają poza granicą morską żadnej e, granicy na, w Unii Europejskiej, więc bają o te granice zewnętrzne, pewnie w Polsce. I tutaj będą chcieli prowadzić na granicach zewnętrznych monitoring praw człowieka, czyli to, co do tej pory. Tak? Czyli będą dziennikarze. Niemieccy, najczęściej pochodzenia emigranckiego, którzy będą tutaj nas rozliczać z tego, czy dobrze e, sprawujemy e, funkcje obronne. No i to jest ważna sprawa, bo w Polsce prawa, kwestia reformy azylowej jest kwestionowana na takiej podstawie, że jest to zabranie nam suwerenności, bo według wszystkich możliwych traktatów Unii Europejskiej to Polska i każdy kraj członkowski decyduje o tym, kto do niego przychodzi, na jakich zasadach i jak długo tutaj przebywa. No i właśnie, zobaczymy, jak to się wszystko skończy. A tymczasem e, przechodzimy do kolejnego straszaka w Unii Europejskiej. Zobaczmy, proszę Państwa, kolejny materiał. Niemcy alarmują o możliwej kolejnej katastrofie na Odrze. Oczekają, ostrzegają przed złotą algą i twierdzą, że Polacy nie informują ich o śnięciu ryb. Czytamy w Die Welt. Jak wynika z informacji federalnego Ministerstwa Środowiska, do Niemiec nie dotarły jeszcze doniesienia o niedawnym śnięciu ryb w bocznym kanale Odry i w innym kanale w Polsce, o ile wiadomo, ministerstwo do tej pory nie otrzymano w Niemczech żadnych zgłoszeń dotyczących obecnego śnięcia ryb w kanale Gliwickim i kanale bocznym. Poinformował o tym Urząd zgodnie z Międzynarodowym Planem Ostrzegania i Armowania dla Odry, powiadomienia są dokonywane w przypadku możliwości wystąpienia oddziaływań transgranicznych. Decyduje o tym państwo, które będzie musiało złożyć raport, informował portal T-Online, czyli niemiecki portal y, Telekomu. No więc. Skwarawa Odry pamiętamy zeszły rok, pamiętamy śnięcie ryb, pamiętamy histerię w Polsce, nakręcaną również przez niemieckie media dotyczące obecności rzekomej, obecności rtęci w odrze. Pod koniec sezonu okazało się, że to nie rtęć, a złote algi, te złote algi są oczywiście w niemieckich rzekach, ale największą niepokój, niepokój wywołują w odrze. No i dlaczego Polska nie poinformowała Niemiec? No w sumie ten tekst sam wyjaśnia że o takiej informacji decyduje państwo, które będzie musiało złożyć raport. Ja państwo nie zdecydowało, że musi poinformować, to nie musi nikogo o tym informować. Czytamy dalej, bo dalej jest jeszcze weselej. Federalna Minister Środowiska Stefi Lemke z Zielonych wyraziła zaniepokojenie nowym odkryciem martwych ryb. Wzywa się Polskę do ograniczenia zrzutów do Odry. Ogłosiła Lemke po tym jak dowiedziała się o sprawie. W kwietniu stwierdziła, że podejrzewa iż polski przemysł wydobywczy jest odpowiedzialny za zrzuty soli. Lemke podkreśliła, że odpowiedzialność spoczywa przede wszystkim na Polsce i dotkniętych nią landach. Na spotkaniu z Polską ministrem Środowiska Anną Moskwą w Słubicach 7 czerwca Lemke opowiedziała się za ściślejszą współpracą polsko-niemiecką w celu stworzenia systemu wczesnego ostrzegania i ograniczenia zrzutów soli w Polsce. Strona polska obiecała dalszą współpracę, pozwolenia wodnoprawne zostały poddane przeglądowi, a nielegalne zrzuty zatrzymane, powiedziała w niedzielę rzeczniczka federalnego Ministerstwa. Środowiska, czyli Federalne Ministerstwo Środowiska nie tylko zajmuje się Niemcami, ale mają szersze kompetencje, będą tutaj nas rozliczać z rzutów. No i ta odra, jako rzeka graniczna, to rzeczywiście problem, kiedy była w granicach Niemiec, była całkowicie spławna, nie było żadnych problemów z rzutami, ze zrzutami wód z kopalni, no bo to wszystko było w Niemczech i służyło gospodarce. Perspektywa tego, by Odra przemieniła się chociażby w drogę transportową wiodącą ze Szczecina, ze Świnoujścia do Berlina jest bardzo niebezpieczna dla niemieckiej gospodarki, bo ta droga będzie krótsza i tańsza. Stąd ataki na Odrę, no a przy okazji zieloni mogą zyskać punkty. Kolejny temat, proszę Państwa, oczywiście marsz równości. Marsz Równości przeszedł przez Warszawę w zeszłym tygodniu, w sobotę. Niewielka impreza propagandowo nakręcona, napisał o tym tygodnik Spiegel e, na swojej stronie internetowej. Dziesiątki osób przemaszerowało w warszawskiej para, paradzie e, Pride, albo paradzie równości, wspierając równość osób homoseksualnych i transpłciowych. Liberalny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecał na początku dorocznej prawa, parady w sobotę, że społeczność LGBTQ w jego mieście zawsze będzie bezpieczna. Ma nadzieję, że tak samo będzie w całej Polsce, dodał polityk opozycji. Oczywiście Rafał Trzaskowski liczy i zapowiada wygraną. Opozycji w wyborach i stąd to wspomnienie. W całej Polsce Niemcom też takie puszczają yy, tutaj o że słuchajcie, zaraz będą rządzić ci, co trzeba. Yy, co się nam jeszcze tutaj podoba, rzuca uwagę, no, za mało literek: LGBTQ. A gdzie i? A gdzie 2WS? A gdzie jeszcze inne plusy? Proszę Państwa, tak nie można. Niemieccy czytelnicy komentują tę sprawę. No i zobaczmy w takim razie, bo smaczkiem takich tekstów są zawsze komentarze, gdzie prawdziwi Niemcy mogą się wyrazić. Wyrażają opinię oczywiście ci liberalni, ci tolerancyjni. Co tam, jak to wygląda? Pilnuj własnego interesu, nikogo to nie obchodzi. Byłoby miło, ale niestety kogoś to obchodzi. Religijnych, zawsze chcieli mieszać się w życie innych ludzi. Tak jest również obecnie w Polsce i też dozwolone przez prawo. Jak to wygląda w tamtejszym środowisku społecznym, to inna sprawa. Dyskusja publiczna dotyczy czegoś zupełnie innego. Niewiele, niestety bardzo niewiele osób w tym kraju to rozumie. Czyli dyskusje trwają, no i są takie stwierdzenia, że no drodzy Niemcy nie wiecie, jak wyglądają dyskusje w Polsce, to może byście nie przenosili swoich spraw, swoich konfliktów na teren polski, bo to jest inny kraj. Jedziemy dalej, kolejny materiał. Większość Polaków popiera kurs rządu. Nie musi to się podobać, ale tak działa demokracja. No ale lewicowi przebudzeni, łukis, są tolerancyjni tylko wtedy, gdy w pełni popierasz ich ideologię. W przeciwnym wypadzie w przeciwnym razie jesteś transfobiczny i prawicowy. No, i to jest, y, samo się tutaj tłumaczy. Kolejny fragment, też dyskusja z te, spod artykułu w Spiglu na temat Parady Równości w Warszawie. W tym kraju nadal wymaga to prawdziwej odwagi. W końcu, biorąc w tym udział, narażasz się na poważne niebezpieczeństwo. Sytuacja poszkodowanych jest bardzo zła. Przykro na to patrzeć. Jakie ostre niebezpieczeństwo? Co to w ogóle za mowa? Dowiaduje się o tym tutaj każdego dnia, tylko dlatego, że jestem samozwańczym członkiem CSU. No, czyli jest coś niebezpiecznego, czy nie ma czegoś niebezpiecznego według no, człowieka, który pewnie czyta Prasę Niemiecką i dowiaduje się, że tutaj prześladują homoseksualistów niebezpiecznie w Polsce jest. Kolejny fragment: dopóki mieszkasz w jednym z miast, Warszawa ma liberalnego prezydenta, jesteś względnie bezpieczny. Zwolennicy piszą na wsi, więc chyba nie wszędzie można się odważyć i nie warto się ujawniać. Pomimo prawicowo-nacjonalistycznego polskiego rządu, polski rząd nie zakazał tych demonstracji, po prostu ich nie akceptuje. W demonstracji jest to ich prawo. No właśnie, czyli jednak niektórzy również w Niemczech stwierdzają, że mamy prawo do swoich przepisów i do ich przestrzegania, a nie bardzo wolno tego Niemcom krytykować. Kolejny temat, proszę Państwa, też e, nakręcona histeria w związku ze śmiercią tragiczną e, pani, która zmarła w szpitalu w związku z powikłaniami medycznymi. Tu są podejrzenia o błędy medyczne, sprawa jest wyjaśniana, ale Niemcy już wiedzą lepiej i napisała o tym Gabriela Lesser, proszę Państwa, w, w, w dzienniku e, TAS. Patrzymy. PiS i Kościół popierają sztywne prawo aborcyjne. Na wniosek PiS, Kościoła Katolickiego i radykalnych organizacji pro Life, Trybunał wykreślił zobowiązujący ustawy paragraf, który zezwalał na legalną aborcję w przypadkach ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Od stycznia 2021 roku w Polsce rodzi się tak wiele ciężko chorych i niezdolnych do życia dzieci, że rząd PiS musiał utworzyć hospicja dziecięce w całym kraju. Tam rodzice mogą pożegnać się ze swoimi umierającymi dziećmi bez kontaktu ze szczęśliwymi matkami i ich zdrowymi dziećmi. No to niestety trzeba skomentować, pani Leser oczywiście jest lewicowa i dostrzega coś złego w tym, że nawet zdeformowane z różnych powodów genetycznych chorobowych dzieci, mogą się urodzić i rodzice mogą się z nimi pożegnać. Hospicja, droga pani, były o wiele wcześniej. Prawo do e, godnego umierania jest w Polsce przeprowadzone. No i to trzeba jakoś porównać, tak? Czy lepiej, żeby takie dziecko umarło normalnie, pożegnali go rodzice, nadali mu imię, czy też lepiej to po prostu rozerwać jako niepotrzebną tkankę. Tutaj pani Leser nie ma wątpliwości. A ja mam. Kolejny fragment z tej serii. Zajście w ciąże w Polsce stało się dla nas wszystkich zagrożeniem życia, mówi 19-letnia maturzystka Anna z Warszawy. Nikt nie może być pewny, że wyjdzie ze szpitala żywy, jeśli wystąpią komplikacje, bo jeśli masz pecha, wszyscy lekarze mają dobre katolickie sumienie. Jej chłopak Marcin, 20-letni. Jednoletni student informatyki zgadza się z tym. Minister zdrowia powinien zwolnić wszystkich lekarzy, którzy nie chcą wypełniać przysięgi Hipokratesa. Ale dla nas to nie ma znaczenia. Wy emigrujemy. W Polsce nie da się już wytrzymać. Starsza pani z krótką, siwą fryzurą kładzie rękę na ramieniu Anny. Nigdy się tak nie wstydziłam, że jestem Polką. PiS odebrał nam Polką godność. Do tego właśnie doszło. No właśnie co by tu powiedzieć, proszę Państwa, no kosmos, całkowity odlot yy, sprzedawany Niemcom w Szpiglu jako coś rzeczywistego, jako coś faktycznego. No ale właśnie po to jest ten program, żeby o takich sprawach mówić. Za tydzień kolejna porcja yy, informacji ze niemieckiej sceny medialnej. No i znowu dowiemy się, jak strasznym, homofobicznym i zacofanym, bigoteryjnym krajem jest Polska. Przyjemnie to czytasz, nieprawdaż? Zapraszam.